AZS Chess Cup to jest nowe wydarzenie. Jest to pierwsza edycja, w tym roku planujemy jeszcze drugą. W tym momencie mamy na liście zgłoszeń ponad 180 zawodników, w tym trzech arcymistrzów, bo jest i Bartel, Pakleza i Klekowski, jest jedna arcymistrzyni, więc bardzo dużo ludzi w różnych kategoriach. Pula nagród ponad 10 tysięcy złotych. Rywalizować będziemy w Toyota Parku. Tutaj już rok temu ponad były zawody Pucharu Polski i doskonale sprawdziło się to miejsce jako takie estetyczna przestrzeń do tego, aby w nas spokoju pograć w szachy. Także myślę, że poziom turnieju będzie wysoki. Przewidujemy transmisję na bieżąco z 10 szachownic non-stop w internecie wraz z komentarzem Kacpra Polaka, także bardzo myślę, że profesjonalnie podeszliśmy do tych zawodów i chcemy, żeby to było cykliczne, dlatego całkowicie nastawiamy się, że tego 15 sierpnia będziemy w Toyota Parku rywalizować w szachach. Rywalizować będziemy na dystansie 9 rund w formule 10-minutowej plus 5 sekund na ruch. Do tego mamy klasyfikację oczywiście główną najlepszej kobiety, mamy klasyfikację AZS-ową, studencką, mamy też klasyfikację juniorów, więc przygotowaliśmy, myślę, że dostateczny poziom nagród, bo te nagrody zawsze też determinują tych najlepszych, którzy jeżdżą od turnieju do turnieju. No i cieszymy się, że zgłosiło się tak wielu znanych zawodników, bo to zawsze podnosi prestiż turnieju i jeśli będą chcieli tutaj przyjeżdżać, to będzie sens organizowania zawodów właśnie w takiej formule. Zawody startują o godzinie 10 w Toyota Parku. Wstęp jest bezpłatny, można sobie pójść zobaczyć, ale oczywiście trzeba przestrzegać warunków szachowych, czyli trzeba być cicho, telefony komórkowe muszą być wyłączone. Można też śledzić naszą transmisję w internecie. Rywalizacja potrwa od 10 do 17. Zapraszamy serdecznie do Toyota Parku.